Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na kolejny odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Poniedziałkowa sesja przed nami otwierająca ten tydzień. I na początek przyjrzymy się indeksowi S&P 500. Krótko podsumujemy piątkową sesję. W piątek, pomimo pozytywnego otwarcia i umiarkowanych wzrostów na początku sesji, nie udało się jednak inwestorom na amerykańskim rynku akcji wypracować wzrostów. Od początku sesji te amerykańskie indeksy konsekwentnie spadały. Pod koniec trochę podciągnęły się w górę, ale i tak ta piątkowa sesja na minus dla giełdowych byków. Dow Jones pozostał tutaj mniej więcej akurat na tym samym poziomie. S&P 500 stracił 0,16%, Nasdaq natomiast spadł o 0,35%, tak więc finalnie udało się zminimalizować te piątkowe spadki. Tak więc dosyć niewielkie zmiany podczas tej piątkowej sesji, niewielkie spadki, natomiast dzisiaj przed otwarciem poniedziałkowej sesji na początku nowego tygodnia notowań obserwujemy niewielki wzrost kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy. Kontrakty na Dow Jones oraz na S&P 500 wzrastają o 0,40% przed otwarciem poniedziałkowej sesji. Jeśli spojrzymy w kalendarium makroekonomiczne, tutaj z takich publikacji, które już miały miejsce, to chociażby pojawił się raport na temat inflacji dla Polski. Inflacja w kwietniu wyniosła 14,7%, spadła z 16,1% odnotowanych w marcu. Ten wynik, czyli inflacja na poziomie 14,7%, był zgodny z oczekiwaniami. Rynek spodziewał się dokładnie takiej inflacji bez zaskoczeń, jeśli chodzi o ten kwietniowy raport. Jeśli chodzi natomiast o rynek amerykański, tutaj czeka nas dzisiaj szereg wystąpień członków Fed. Jeszcze przed otwarciem sesji będziemy mogli posłuchać wystąpienia szefa Fed z Atlanty Rafaela Bostika, a już po otwarciu tej poniedziałkowej sesji przemówi szef Fed z Richmond Tom Barkin oraz też członek zarządu Fed Lisa Cook. Dzisiaj w tym tygodniu takim jednym z najważniejszych tematów dla amerykańskich inwestorów będzie dyskusja na temat długu publicznego w USA. Tutaj spodziewane jest, że politycy amerykańscy dojdą do porozumienia w kwestii podniesienia tego limitu długu publicznego. W innym wypadku mogłoby to skutkować naprawdę poważnymi konsekwencjami. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane są na wtorek, miały odbyć się one w piątek, natomiast zostały przełożone. No i inwestorzy będą wyczekiwali decyzji odnośnie właśnie tej kwestii. Też ostatni czas zdecydowanie nie jest spokojny dla tych amerykańskich inwestorów. Wcześniej mieliśmy właśnie kryzys w sektorze bankowym. Teraz ta dyskusja na temat długu publicznego. Zdecydowanie ten ostatni czas jest dosyć niespokojny dla amerykańskich inwestorów. Ale przejdźmy już do pierwszej spółki na dzisiaj, jaką przygotowałem dla Was, czyli Rakuten Inc. Incorporated. Akcje grupy Rakuten odnotowały duży spadek podczas ostatniej azjatyckiej sesji. Pojawiły się doniesienia, że spółka jest na końcowym etapie rozmów w kwestii emisji nowych akcji. Informacja oczywiście nie spodobała się aktualnym inwestorom, a cena akcji spółki zanurkowała o ponad 9%. Według doniesień w ramach nowej emisji Rakuten ma pozyskać około 300 miliardów jenów, czyli mniej więcej 2,2 miliarda dolarów. Przedstawiciel spółki oznajmił, że rozważali różne działania odnośnie właśnie strategii finansowej, ale nie podjęli jak na razie żadnej decyzji. Japońska firma e-commerce potrzebuje dodatkowego kapitału, aby podreperować sytuację finansową, która została trochę tutaj nadszarpnięta przez słabo radzący sobie segment mobilny. Na japońskim rynku telefonii komórkowej dominują trzy główne podmioty. Jest to Docomo, KDDI oraz SoftBank, które odpowiadają za ponad 95% udziałów w rynku. Rakuten stara się tutaj podebrać tej konkurencji trochę klientów, stara się przekonać do siebie klientów właśnie na tym rynku telefonii komórkowej, ale nie jest to łatwe, szczególnie że te trzy wspomniane przedsiębiorstwa w ostatnich latach obniżały też swoje ceny i zmniejszały możliwości promocji Rakutena tymi właśnie niższymi taryfami. Kolejna spółka na dzisiaj, czyli Allianz, niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, które odnotowało bardzo wysoki wzrost zysku netto w stosunku do roku ubiegłego.
Mimo to wynik był istotnie słabszy niż oczekiwano. Zysk netto dla akcjonariuszy wzrósł aż o 329% do nieco ponad 2 miliardów euro w pierwszym kwartale. Spodziewano się jednak, że ten wynik będzie wyraźnie lepszy. Spodziewano się zysku na poziomie 2,33 miliarda euro. Rok wcześniej spółka osiągnęła tego zysku zaledwie 474 miliony. Wynik z ubiegłego roku był jednak wyjątkowo słaby i nietypowy taki dla spółki. Wtedy ubezpieczyciel zgodził się zapłacić około 6 miliardów dolarów w ramach ugód i kar finansowych. Wszystko to związane było ze skandalem w USA, który dotyczył funduszu Allianz Global Investors i tutaj dotyczył jednego z głównych menadżerów tego portfela, który dopuścił się szeregu oszustw w latach 2014-2020, wykorzystując właśnie dobre imię ubezpieczyciela Allianz. Od tamtego czasu spółka stara się naprawić swoją reputację. CEO spółki Olivier Beatty stwierdził, że mogą być dumni z wyników osiągniętych w pierwszym kwartale. Rekomendacje dotyczące Allianz, 18 rekomendacji kupna, 8 rekomendacji neutralnych trzymaj i 0 rekomendacji sprzedaży. I ostatnia już spółka na dzisiaj, czyli Siemens Energy. Wyniki sprzedażowe Siemens Energy za drugi kwartał roku obrotowego przekroczyły oczekiwania rynkowe. Spółka podniosła prognozę przychodów. Siemens Energy odnotowuje wysoki popyt na swoje produkty, co widoczne jest chociażby co odzwierciedla chociażby wielkość portfela zamówień. Jego wartość przekroczyła już próg 100 miliardów euro. Sprzedaż w minionym okresie była o 24% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 8 miliardów euro. Konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 7,4 miliardy euro, tak więc powyżej oczekiwań osiągnięty przez spółkę wynik. Spółka też znacząco podwyższyła prognozę na ten rok. Teraz spodziewa się wzrostu przychodów na poziomie 10-12%, a wcześniej szacowała, że będzie to wzrost o 3-7%, tak więc tutaj całkiem solidna rewizja w górę. CEO spółki Christian Brach oznajmił, że portfel zamówień jest największy w historii i zauważa, że przepisy wprowadzane w Europie i USA odnośnie dotyczące właśnie tego sektora technologicznego, sektora energetycznego sprzyjają działalności Siemens Energy. To właśnie te dwa regiony napędzały też 56% wzrost zamówień w drugim kwartale. Wciąż jednak spółka ma problemy z segmentem turbin wiatrowych, który negatywnie wpływa na wyniki tej spółki. To już od dłuższego czasu jest taka bolączka Siemens Energy i w ostatnim kwartale wspomniany segment przyniósł stratę na poziomie 374 miliony euro. Ogólnie jednak spółka wychodzi na prostą i wypracowała w tym minionym kwartale 41 milionów euro zysku. Rok wcześniej dla porównania była to Siemens Energy poniosło stratę w wysokości 49 milionów. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.